dobry. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym. Dzisiaj w sobotę, 19 lutego. I chciałbym się z Wami podzielić dwoma fragmentami Bożego Słowa na dzisiejszy dzień. Wpierw ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Kronik. Nie usztywniajcie teraz Waszych karków. Podajcie rękę Panu i przybądźcie do Jego świętego przybytku. A drugi tekst mamy zapisany z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału. Jeden ze współbiesiadników rzekł do Jezusa: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Dzisiejsze słowo można by nazwać zaproszeniem do życia z Bogiem. Wpierw słyszymy je w Starym Testamencie, kiedy to król Hiskiasz, jeden z nielicznych królów próbujących reformować podupadłe królestwo, postanowił uroczyście obchodzić święto Paschy. I w drugiej księdze Kronik czytamy z jednej strony o tym, jak posłańcy króla nawoływali lud, zapraszali lud do nawrócenia, a z drugiej strony możemy być świadkami tego, jak ludzie drwili sobie z reform króla. Niestety tylko niektórzy ukorzyli się przed Bogiem, ugięli swoje karki, tylko niektórzy przyjęli Boże zaproszenie. A o tym, o zaproszeniu, możemy także słuchać w dzisiejszej Ewangelii. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Pan Jezus zaprasza każdego człowieka, aby zasiadł z Nim do uroczystej wieczerzy. Niestety ludzie szukają różnych wymówek, tłumacząc się obowiązkami, zajęciami albo po prostu brakiem czasu. Szukają najróżniejszych powodów, aby wytłumaczyć się z nieprzyjęcia zaproszenia. Z pewnością pamiętacie przypowieść Jezusa i ludzi, którzy się tłumaczyli. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Jestem wytłumaczony. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów. Muszę je wypróbować. Jestem przecież wytłumaczony. Trzeci odpowiedział: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Słuchając tych słów, moi drodzy, musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jak ja reaguję na Boże zaproszenie. Co odpowiadam, kiedy Bóg mnie woła? Szukam wymówki? Czy jestem gotowy działać? Życzę Państwu pełnej gotowości w działaniach dla Boga i chcę Was dzisiaj zaprosić, abyśmy razem zaśpiewali pieśń ze śpiewnika ewangelickiego numer 529 Działaj, bo noc nadejdzie. Zapraszam do wspólnego śpiewu. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.